Witajcie kochani, Natalia Romaniuk, założycielka Republiki Długich Spódnic. Słuchajcie, no popatrzcie, kogo ja wam przyprowadziłam. To jest niebywałe, ale ta przestrzeń, którą postawiłam pod hasłem świadome relacje, po prostu przyciąga odpowiednie osoby. I dzisiaj przyprowadzam do was wspaniałą kobietę, Karolinę Kumor. Karolinę znacie już, bo my miałyśmy z Karoliną masę, chyba miałyśmy nawet jakiś swój cykl jakiś czas temu, prawda? Spotykałyśmy się tak dosyć regularnie i później każda poszła w swoją stronę podoświadczać i cieszę się, że się dzisiaj w ten wyjątkowy dzień spotykamy. I kochani moi, witam was bardzo serdecznie. Od razu wam powiem, że może nie być przestrzeni na zerkanie na komentarze, ale po tym live'ie na pewno się do nich ustosunkujemy, bo często jest tak, że po prostu rozmowa płynie. Słuchajcie, dwa słowa na temat Karoliny, dla tych, którzy jej jeszcze nie znają. Od razu odsyłam do fanpage'a, Totalna Biologia dla Kobiet. Zerknijcie, co ta wspaniała, piękna kobieta tam robi, ale parę słów na temat tego, co ty napisałaś też o sobie, że przestrzeń zawodową oddałaś całkowicie kobiecości, prowadząc kobiety drogą uzdrawiania przez, uwaga, ukochanie. W pracy warsztatowej oraz indywidualnej łączysz wiedzę o roślinach, narzędzia biologii totalnej i wrodzoną czułą akceptację dla całego spektrum kobiecych emocji, uczuć i cykliczności. To jest niesamowicie ważne. Często jesteśmy takie poodłączane od tych naszych, prawda, naturalnych cykli. Może też o tym dzisiaj porozmawiamy. I tworzysz zmysłowe olejki dedykowane joni i piersiom, które wspierają w procesie ukochania siebie. Na co dzień jesteś na drodze życia, tak samo jak każda inna istota na tej ziemi. Czasami zachwycasz się, czasami siłujesz, ale z każdym dniem kochasz autentyczniej. Ja uwielbiam czytać to, co każdy z tutaj z moich gości pisze na swój temat, bo to jest po prostu tak piękne, tak głębokie i tak poetyckie, że warto po prostu słowo w słowo powiedzieć, więc witam cię, Karolino, po tym czasie niewidzenia siebie w cyklu Świadome Relacje. Temat dzisiejszego spotkania: powrót do siebie. Witam cię, Natalko, również dziękuję ci bardzo za przedstawienie. I no tak, temat relacji, a teoretycznie nie będziemy rozmawiać w ogóle dzisiaj o relacjach. No. Bardziej o relacji ze sobą, prawda? Może bardziej tak, właśnie też mi to przyszło, że chyba ten temat relacji dzisiaj będzie o relacji ze sobą bardziej. Tak. Tak, cieszę się, że od razu tak jakby wyłapałaś to, bo cóż można, ileż można mówić o rozstaniach, ileż można mówić o tym, czego się doświadczyło w relacji, która była, powiedzmy, trudna, traumatyczna, niektórzy mówią nawet toksyczna, nie? Takie często się pojawiają, wyszłam z toksycznej relacji, ale już na tym etapie świadomości, na którym jesteśmy, wiemy, że skoro taką relację zamanifestowałyśmy, to znaczy, że jeszcze musiałyśmy się w nią pobawić z jakiegoś powodu, żeby coś z niej po prostu wyciągnąć, czegoś się nauczyć. I ja zawsze mówię sobie i innym kobietom, dla kogo się tego uczysz, komu to później przekażesz. I zawsze patrzę na siebie jako na jednostkę, która miała niesamowitą siłę, żeby wejść w coś niezwykle trudnego. Po raz kolejny, bo już po raz kolejny, okej? Ale po coś, żeby jeszcze czegoś dotknąć i jeszcze może lepiej zrozumieć. Więc ta relacja, którą ja zamknęłam, niesamowicie po prostu zmieniła albo nawet spowodowała, że ja się znalazłam w tak innym miejscu. Nawet fizycznie jestem w domu moich rodziców, mieszkam w pracowni mojego ojca, który mi ją oddał, z której robimy mieszkanie, i ja wracam po latach do talentu, do pracy z narzędziami, które otrzymałam, czyli rękoma, z płótnem. Wiesz, to niesamowite taki powrót, takie przejście. Tak, tak, zdecydowanie. Ja tak, słucham ciebie i od razu mi się odpala oczywiście to, co ja też przeżyłam przez ostatnie, w zasadzie pół roku i wcześniej też to, co działo się w relacji mojej ostatniej partnerskiej. I zgadzam się z tym, że
relacja tak naprawdę, każda relacja, partnerskie najbardziej, ale każda relacja i przyjacielska, i relacje z rodzeństwem, i relacje z rodzicami, tak naprawdę są po to, żeby podprowadzić nas bliżej tego, co jest w nas. Mhm. I te moje ostatnie pół roku, bo to mniej więcej pół roku od tego rozstania minęło, to faktycznie było takie krok po kroku przechodzenie przez różne etapy, no właśnie jak to nazwać, takiego odchodzenia od relacji, tak, zostawiania ze sobą tego, co było, ale powracania do siebie tak naprawdę. Bardzo różnie wyglądały te kroki. Jeśli któraś z Was zerknie na mój profil właśnie Totalna Biologia dla Kobiet, to też zobaczycie, że ja dosyć publicznie dzieliłam się tym, co przeżywałam, ale też robiłam to bardzo świadomie, po to, żeby pokazać kobietom, że nie ma nic złego, nie ma nic nieprawidłowego w przeżywaniu na swój sposób rozstania właśnie. Mhm. I że są pewne etapy tego, które warto dopuścić do głosu, nie wypierać tego absolutnie, żeby właśnie przez te etapy, trudne czasami, wymagające, niekomfortowe szalenie, dokładnie wykonać tą drogę powrotu do siebie, bo każde rozstanie w jakiś sposób jest trudne. My się przywiązujemy do siebie jednak, ale to, co możemy dostać później, właśnie w tym procesie, kiedy przejdziemy go świadomie, tak kroczek po kroczku, przyglądając się temu, co przeżywam, do czego nas to prowadzi tak naprawdę, no to jest ogromna nagroda. I w moim odczuciu warto podjąć ten wysiłek, bo to jest wysiłek, ja to tak odczuwam jako wysiłek. Czasami bardzo dużo musiałam swojej wolnej woli tutaj zaangażować, takiej decyzji, że ja tak wybieram, pomimo emocji, pomimo przekonań, pomimo tego, że gdzieś jakieś uczucia i programy i schematy chcą mnie prowadzić inaczej, to ja wybieram, ja swoją wolną wolą wybieram inaczej, bo potrzebuję przyjrzeć się temu. Ja tak patrzę na ten proces takiego naprawdę powrotu do siebie. Ja myślę, że to jest bardzo adekwatne określenie, bo ja akurat czuję, ja nie wiem, czy tak jest we wszystkich relacjach, ale ja akurat czuję, że w tej relacji bardzo odeszłam od siebie. Tak. I też bardzo chcę podkreślić, że to nie była wina mojego partnera, ani to nie była moja wina. My trochę graliśmy te nasze schematy. Tak, dokładnie. Więc odeszłam od siebie, a przez te pół roku miałam szansę powrócić. I jakby ja to też widzę w ten sposób, że zobaczyłam siebie znowu z bardzo daleka i krok po kroku zbliżałam się do siebie, widząc siebie coraz wyraźniej, te swoje różne rzeczy, trudne, łatwe, piękne, brzydkie, w cudzysłowie to wszystko, przeróżne. Poznając siebie na nowo, kim tak naprawdę ja jestem, czego tak naprawdę ja chcę, co mi tak naprawdę służy, jakie są tak naprawdę moje marzenia. Bo w relacji trochę to zatraciłam. No taki był etap akurat w moim życiu. Ja też już przeszłam przez ten bardzo silny etap obwiniania, bo to jest też naturalne i od razu mówię, że przy rozstaniu bardzo naturalne są te różne etapy złości, żalu, smutku, wyparcia i właśnie obwiniania również. Ale warto też przez to przejść świadomie, bo to jest ten kolejny krok tak naprawdę powrotu do siebie. A obwiniania kogo jeszcze dodaj? I partnera i siebie. Okej. Okay. Mm-hmm. No, i partnera i siebie. Mm-hmm. U mnie to było równoległe. Mm-hmm. Ja i na niego patrzyłam i pojawiały mi się te komunikaty, to twoja wina, i na siebie patrzyłam i pojawiło mi się dokładnie to samo, to moja wina. I jasne, że z poziomu duchowego, czy z jakiegoś takiego wyższego poziomu świadomości i patrzenia na relacje, i nawet biologii totalnej, my przyciągamy siebie programami, schematami, jakimiś naszymi dziecięcymi ranami często, tak, doświadczeniami, które potrzebujemy jeszcze odbyć. I my to wszystko wiemy. Ale jednak doświadczając tego tu i teraz, przeżywając te konkretne emocje, to już nie jest takie proste, żeby usiąść i powiedzieć, aha, okej, okay, to ja spokojnie przechodzę ponad tym. Tak, dokładnie. Więc jak najbardziej, ten etap obwinienia był tutaj i ja też z pełną świadomością podchodziłam do tego, że to jest do przeżycia. Mhm.
I ten proces wolnej woli, o którym mówiłam, też angażował takie bardzo klarowne powiedzenie: ja czuję, że obwiniam ciebie, ja czuję, że obwiniam siebie, ale to jest uczucie tylko. Tak. Czyli to nie jest tak, ja mam świadomość tego, że ani ty nie jesteś winny, ani ja nie jestem winna, ale ja potrzebuję wypowiedzieć to, że ja tak czuję. Wyrazić po prostu. Wyrazić. Tak. Ja mam takie wrażenie, że ten powrót do siebie, on spowodował, że naprawdę jesteśmy dużo bliżej, przynajmniej ja to tak czuję, że jestem tak blisko z siebie jeszcze nigdy nie byłam, pomimo tych wszystkich trudnych wydarzeń. Co ciekawe jest, ja pamiętam ten moment u ciebie, to twojego rozstania, bo przepiękne teksty pisałaś, takie bardzo, powiedziałabym, dojrzałe, mądre, ale mocne też, nie? Takie potrząsające światami wielu kobiet. I ja pamiętam, ja się pierwszy raz rozstałam z moim partnerem 14 lipca. To jakoś tak się zeszło z tym twoim rozstaniem. Tak. I ja po 10 dniach wróciłam po to, żeby jeszcze coś domknąć, przeprowadziłam się do niego, zbudowałam, jakby zamknęłam tutaj życie i jakby weszłam, żeby jeszcze raz do tej samej rzeki, żeby jeszcze raz dotknąć, jeszcze raz doświadczyć. I jak ja wychodziłam z relacji, to wychodziłam z dnia na dzień dosłownie, po prostu jak się dowiedziałam, pewna informacja do mnie dotarła, zadałam pytanie wprost, jak się dowiedziałam, to po prostu wszystko się zamknęło i ja z dnia na dzień, tak jakbym dostała wpysk, wiesz, jakbym dostała obuchem w łeb, musiałam po prostu podjąć decyzję, że wszystko, co stworzyłam, nagle zamykam, 2 dni się spakowałam, 3 dzień wrzuciłam do busa, kumple mi pomogli i po prostu opuściłam to gniazdko, które budowałam. Przyjechałam, posprzątałam na drugi dzień i zamknęłam, zostawiłam kluczem. Natomiast ta droga powrotu właśnie przez te wszystkie emocje, przez te wszystkie trudne stany, bo to są takie fale, które przychodzą, tak jak powiedziałaś. Tak. Poczucie winy, obwinianie, poczucie winy, gniew, żal, już smutek ogromny, zaprzeczenie, chęć ratowania tego. Ja niektóre miałam bardzo krótko, bo na przykład obwinianie siebie w ogóle u mnie prawie nie występowało. To się pojawiło i od razu mówiłam hola, hola. To nie tak, ale były takie, które na przykład bardzo dużo smutku po prostu. Ja przewalałam takie ilości smutku przez siebie. Te pierwsze 2 miesiące były najtrudniejsze, później już było coraz łatwiej, dzisiaj też już jest dużo łatwiej, natomiast to ciągle przychodzi, bo ja nie przestałam człowieka kochać w momencie, kiedy się z nim rozstałam. To była chwila, ale ta miłość jest. I ta miłość będzie i ona jest ponadwymiarowa, ponad czasem, ponad relacją. To dla mnie to jest po prostu miłość duszy do duszy i te wszystkie czułe chwile, tkliwe chwile, gdzie my się spotkaliśmy naprawdę, w prawdzie, one ciągle we mnie są i pojawia się czasem taka tęsknota za nimi, za tą obecnością tego drugiego istnienia, a tego już nie ma i być nie będzie. I to są momenty, gdzie my się najbardziej się do tego człowieka, jakim jesteśmy, możemy przytulić, że możemy sobie po prostu pozwolić na to, ponad tymi wszystkimi teoriami, tymi wszystkimi systemami, tą całą duchowością, po prostu przytulić tego człowieka, którym jesteśmy i który ma prawo cierpieć, ma prawo krzyczeć, ma prawo zionąć jadem, jak mi to mówili znajomi, bo ja oczywiście też miałam różne stany i absolutnie pokazywałam je wszystkie na bieżąco, starając się nie mówić źle, aczkolwiek nie pamiętam, może mi się zdarzyło. Natomiast byłam autentyczna w tym, co przeżywam sama przed sobą. I dla mnie to doświadczenie takiego trochę publicznego pokazania, jak można przejść przez relacje, dla mnie było niezwykle transformujące i dla wielu osób też. Dlatego ciebie bardzo podziwiam. Informacje, które na przykład przychodziły ze twojej strony, z twojej przestrzeni, były dla mnie bardzo też wspierające. I to było takie wow, okej.
jeżeli była jakaś próba obwiniania siebie, gdzieś czasem, wiesz, gdzieś to może próbowało wyjść, to ja wtedy łapałam się na tym, dobra, taka mądra, piękna kobieta mówi takie ważne słowa, okej, zatrzymam się, posłucham i zrozumiem, że my kochamy ponad i czasem po prostu potrafimy wejść w relacje, dać się uwikłać pozornie przez sytuację, mężczyznę, który jest w jakichś swoich schematach, czasem ma jakieś zaburzenia, ale potrafimy też z tego wyjść i wyjść bez uszczerbku, bez poranienia, bez złamania, tylko wyjść odbudowane bardziej. I dla mnie to doświadczenie jest niezwykle, niezwykle ważne, niezwykle budujące. Tak. Tak, z tym, że to odbudowywanie to jest czasami proces jednak. Oczywiście, oczywiście. I bardzo wiele wątków teraz poruszyłaś. Mimo też pojawiły się takie wątki rodowe tutaj oczywiście. No to jest związane też z moją pracą, bo ja naprawdę bardzo miałam wrażenie, że i rodowe, i dziecięce. Tak. Bardzo miałam wrażenie, że kiedy ja przychodziłam ten mocny proces rozstania, on był dla mnie bardzo, bardzo szalenie emocjonalny. Ja miałam wrażenie, że ja wyrażam emocje nie tylko swoje, ale w ogóle jakieś pokolenie kobiet, które nigdy nie miały szansy, żeby opowiedzieć o tym, że je bolało. To jak były w relacjach, to że nie były tam szczęśliwe, to że były wykorzystane, to że one nie mogły odejść. Tak. Mi się to bardzo pokazało, bo ta relacja, w której ja byłam, ona miała swoje piękne chwile i momenty, ale miała bardzo dużo trudnych momentów. Jakbym na szali to miała położyć, to miała o wiele więcej tych trudnych momentów jednak. I mimo tego ja nie umiałam wyjść z niej. I uświadomiłam sobie, jak mocny my też niesiemy te wielopokoleniowe przekonania, że kobieta od mężczyzny nie może odejść. Ona musi go wspierać. Ona musi być w tej relacji zależna właśnie, bo jej życie, przeżycie zależy od relacji. Ale z drugiej strony, co się zawsze pokazuje? Dokładnie tak. No, bardzo mocno mi to wyszło i ja jakby sobie to uświadomiłam, że my wychodząc świadomie z takich relacji, pozwalając sobie na ten proces, też tak naprawdę uzdrawiamy te rodowe traumy i te kolektywne w ogóle traumy kobiet. Mhm. I kiedy pozwolimy na to, wychodząc trochę ponad taką jednostkowość swoją, że ale halo, ale to w ogóle nie moje jest. Nie do końca jest tak. To jest też nasze. Tak, ta cała kolektywna świadomość i pamięć. Tak. Nie, a z drugiej strony, ja wiem, że to zabrzmi banalnie, bo my o tym wszyscy wiemy, ale taki świadomy proces rozstania, kiedy my pozwolimy sobie na dojrzenie, zobaczenie, przeżycie właśnie tej złości, żalu, rozpaczy, cokolwiek tam się pojawia, poczucia winy, to ja to widzę jako taka możliwość otwarcia drzwi, które prowadzą nas do tego, co jest głębiej. Mhm. Czyli między innymi do tych dziecięcych różnych rzeczy i schematów. Bo jasne, że my wszyscy wiemy, że wchodzimy w relacje i wnosimy tam te swoje dziecięce rzeczy. Co z tego, jeżeli my często nie zdajemy sobie sprawy, co to są za rzeczy, co to są za schematy, programy zranienia i ta relacja nam je pokazuje, to zwykle, co nas boli w relacji. Wiemy to wszyscy, że to zwykle nas boli też z dzieciństwa. I ja widzę ten powrót do siebie też w takim kontekście. Powrót do siebie w całości, również z tymi częściami, kiedy ja byłam małą dziewczynką i to mnie bolało. Mhm. Bo ten mężczyzna mi to pokazał. Tak, mi na przykład on dokładnie pokazał. Ja to zrozumiałam, pojęłam tak całą sobą i całym swoim ciałem i świadomością dopiero po rozstaniu, że on mi pokazał, jak ja bardzo pragnęłam być zobaczona, widziana po prostu jako ja. Jako ja. Nie jako jakaś kobieta, nie jako jakoś ubrana, uczesana, mówiąca, zajmująca się czymś kobieta. Mhm. Bo tu dużo było tego kontekstu, że ja byłam cały czas niewłaściwa w jego oczach. Mhm. Ja się tak czułam. On te komunikaty wysyłał też. Ale przez to, że pozwoliłam sobie doświadczyć tego bólu, że mnie to bolało, że ja miałam żal do niego o to, to ja tak naprawdę doszłam do ściany,
w której otworzyły mi się nagle takie drzwi magiczne, żeby zobaczyć, że wcześniej coś było już. I to, co wcześniej, to było właśnie to, że ja zawsze musiałam być jakaś. Ja nigdy nie dostałam tej akceptacji takiej, po prostu ja jestem sobą. Tak, bo jesteś z samego dokładnie. Faktu. I od razu też napomknę o tym, że to nie była wina moich rodziców, tak? Bo ja bardzo mocno podkreślam to, że jasne, my czasami doświadczamy tego poczucia winy czy obwiniania, ale koniec końców docieramy do takiego momentu, że zauważamy, że nie ma winnych, nie ma obwiniania, bo oni też to zrobili nieświadomie. Oczywiście. U mnie to gdzieś sięgało bardzo daleko projektu celu w ogóle mojego, czyli tego czasu przed ciążą, ciąży i całej historii, którą moi rodzice przeżyli wtedy. Też bardzo bolesnej historii. Nie? I kiedy dowiedzieli się, że jest kolejne dziecko idzie, to ten cały potencjał był wokół mnie. Pięknie. I to później się zamanifestowało, tak? Więc tak naprawdę ta relacja i ten proces wychodzenia z niej i ten proces dostrzegania, obserwacji, zauważania tego wszystkiego, co się we mnie dzieje, też mi to pokazał. I to jest też taki bardzo głęboki powrót do siebie, bo mogłam wrócić do tej maniunia i jeszcze po prostu O rany, coś się zacięło na chwilkę. Coś na chwilkę się zacięło. Powtórzę ostatnie zdanie, już jesteś, wróciłaś. Tak, już jesteśmy, okej. Okay. To wracam w takim razie, nie wiem, w którym momencie się zacięło. Albo... Do tej malutkiej. Do tej dziewczynce, okej, okay, dobra. Więc wrócić tam, do tego momentu, zobaczyć to rozwijające się malutkie nowe życie, powiedzieć, aha, okej, okay, to stąd, tutaj gdzieś było to ten pierwszy moment, który mi zaprogramował tego typu relacje właśnie. Ja mogłam spojrzeć na moją mamę, na mojego tatę, powiedzieć im, to nie jest wasza wina. Ja rozumiem, w jakiej sytuacji wy wtedy byliście. Zobaczyć to rozwijające się życie i powiedzieć, a ja ciebie widzę, a ja ciebie przyjmuję bez żadnych warunków. Pięknie. Dokładnie. To jest taki proces właśnie powrotu do siebie i chyba etap obwiniania rodziców jest dosyć naturalny. To jest tak jak bunt nastolatka, tylko trochę w późniejszym czasie, że my nagle dochodzimy do wniosku, ale wszelkie winy za to, jaka jestem, za to, co mi się udało, za co mi się nie udało, to ponoszą rodzice, to ponosi system rodzinny, oczywiście szkoła później i tak dalej. Jasne, ale przychodzi taki moment, że my wiemy już jako świadomość, że wybraliśmy to dokładnie, ten ród, ten potencjał tych rodziców, żeby doświadczyć właśnie takich, a nie innych historii, i żeby przez życie iść i je po prostu rozbrajać, tak jakby jak cebulę się rozbiera i schodzimy do tego środka, żeby poznać właśnie coraz bardziej, czym jesteśmy, jakim jesteśmy potencjałem, jaką jesteśmy energią. Trochę taka zabawa, sami ze sobą bawimy się w te wszystkie historie, w te wszystkie dramaty, po to, żeby nasza świadomość się poszerzała. I ja zawsze uważam, że robimy to też dla innych, bo no nie oszukujmy się, Karolina, jesteś liderką. Jesteś liderką nowej ziemi, więc czegoś w życiu musiałaś doświadczyć, żeby później móc pomagać kobietom. No, thanks God, że nie utknęłaś w tej relacji, nie wiem, na 25 lat i dopiero za 25 lat byś wyszła z niej i zaczęła o tym opowiadać. To jednak stosunkowo był krótki okres czasu. Weszłaś, doświadczyłaś, poznałaś, dotknęłaś, zobaczyłaś, niby się uwikłałaś, ale jednak wyszłaś z tego, niesamowicie to potrafisz podsumować. I teraz nie, to jest piękne, że właśnie nie musisz teraz ciągnąć przez całe życie tej historii i opowiadać, tylko po prostu domykasz to doświadczenie, wiesz już, czym ono było, tak jakby pakujesz walizki i idziesz w dalszą podróż. I nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja po prostu patrzę na piękną, kwitnącą, czarującą kobietę i po prostu jak połączyłaś się z Karoliną, to aż za nie mówiłam z wrażenia i szybko musiałam pójść przypudrować nos i teraz też patrzę, czy mam dobrą fryzurę, bo emanujesz taką siłą i pewnością siebie i tak pięknym przekazem i to jest dla wielu kobiet, które tkwią w trudnych relacjach
I teraz ważna rzecz. My nie miejmy do siebie pretensji o to, że w takie relacje weszłyśmy. Weszłyśmy z jakiegoś głębokiego powodu. Jasne, system rodzinny, prawda, nam pokaże dlaczego, system rodowy nam pokaże, da nam informacje, ale nie obwiniajmy siebie, że w coś trudnego weszłyśmy, szczególnie w takich relacjach, gdzie system manipulacji drugiej strony jest bardzo ukryty i bardzo subtelny, bo jeżeli ktoś mówi, że nas kocha, że nas uwielbia, że jesteśmy piękne, że jesteśmy wspaniałe i jakby roztacza wokół nas ten zachwyt, którego potrzebujemy, bo go sobie nie dałyśmy, to on robi taki grunt do tego, żeby nas złapać w system niesamowitej potrzeby kontroli, bo wszystkie te typy socjopatyczne, psychopatyczne, narcystyczne, mówię o tych takich głębokich zranieniach nie mówię o osobowości, mówię o takiej głębokiej osobowości, tak, a nie o pewnych cechach, bo cechy narcystyczne to każdy z nas przejawia, to takie osobniki po prostu potrzebują taką sieć pajęczą roztoczyć, żeby nas kontrolować. I my często jesteśmy w relacjach, gdzie dopiero po czasie się orientujemy, że jasne, była miłość, było wsparcie, była czułość, było ciepło, było to wszystko, co pozwalało mi rozkwitnąć, ale po drugiej stronie była drobna manipulacja, drobne takie jakieś przytyki, drobna kontrola, a coś wspomnienie o byłej, a tutaj jakaś informacja, wiecie, oni to robią w bardzo specyficzny sposób, więc nie miejmy do siebie od pretensji, że się po prostu, no powiem wprost, złapałyśmy na pewien urok, który od mężczyzn o osobowościach właśnie narcystycznych, socjopatycznych po prostu bije. No to tyle. Tak. Ja potwierdzam to i w ogóle przypomnę tylko, że zakończyłam niedawno nawet taki cykl właśnie o relacji z osobowością narcystyczną. On się nazywał Narcyzm, zaklęte ja. Pięknie. I tam właśnie przyszłyśmy przez 3 spotkania, w których ja mówiłam, co to jest w ogóle osobowość narcystyczna, bo od tego zaczęłyśmy, ale później też bardzo mocno skupiłyśmy się na tym, czemu ja tutaj byłam. Dokładnie. Czemu w ogóle ja tu weszłam, jakie moje rzeczy do tego doprowadziły, żeby trochę odczarować taki zakorzeniony mocno w nas też stereotyp, że to jest tylko wina tego narcystycznego osobnika. Tak. Wina właśnie znowu. A my jesteśmy trochę taką ofiarą, którą on właśnie łapie. Trochę tak jest z tego poziomu takiego społecznego, emocjonalnego patrząc, ale tak naprawdę jak ja patrzę na doświadczenie tej swojej relacji, to ja widzę wszystkie te momenty, kiedy mi przychodziły te takie intuicyjne, króciutkie czucia mówiące nie idź tam, albo zostaw. Granica przekraczana, tak? Nie? Tak, dokładnie. Tak. Dokładnie. No, tak jak powiedziałaś niemniej, ja potrzebowałam tego doświadczyć. Ja też miałam 2 szanse, żeby nie wracać już do tej relacji, bo my też 2 razy się rozstawaliśmy w międzyczasie. Jednak coś było zbyt silnego we mnie. Te schematy moje dziecięce, ta taka współzależność, to jak ja to mówię, schemat kobiety kochającej za bardzo, nie? Tej, która wiecznie usprawiedliwia, która zawsze zawsze będzie patrzeć na tą drugą osobę lepiej, tak naprawdę, przez takie trochę różowe okulary, że to jest niemożliwe, że ty robisz takie przykre rzeczy. Ja w ogóle że widzimy, nie mam zgody na to, prawda? Że widzimy jakby, ja na przykład teraz się zastanawiam, ale jak ja się mogłam zakochać? Przecież w ogóle tak się zastanawiam, jak to jest możliwe? Przecież jestem taka świadoma, taka ten, ale jak to mi się przytrafiło? Bo my widzimy sercem, widzimy poza tymi wszystkimi maskami, po prostu wchodzimy w esencję drugiego człowieka i widzimy to jego piękno, jego dobro, jego wrażliwość, jego zranienia. I ja absolutnie patrzę na siebie teraz jako na taką jednostkę, która lubi wyzwania, która lubi
doświadczać takich hardkorowych sytuacji. Może ja nie miałam w relacji hardkorowych sytuacji, ale jednak było cały czas balansowanie tymi emocjami. Chcecie, nie chcecie, chcecie, nie chcę, a może cię chcę, a nie, nie, jednak cię nie chcę, nie? I po prostu cały czas było takie od pewnego momentu, nie? Jak ja już się zaangażowałam, to od pewnego momentu było takie, takie wrzucanie, że nie wiesz, chyba jednak to nie jest to, ale bardzo cię kocham, ale chyba jednak nie jesteś kobietą mojego życia, ale naprawdę cię kocham, ale wiesz, i po prostu cały czas taka zabawa. I zrozumiałam, że w momencie, kiedy ja w moim życiu zawodowym, prywatnym nie daję sobie takich doświadczeń, które po prostu są w zgodzie z moją esencją, z moją istotą, z moim istnieniem, bo ja lubię hardcore, ja lubię wyzwania, oczywiście w pewnym zakresie, to będę sobie dawała na płaszczyźnie relacji, więc zawsze mam wybór, albo dam sobie na płaszczyźnie zawodowej, gdzie wejdę w doświadczenia, które będą właśnie niekomfortowe, ryzykowne, takie rozwijające. Mogę to dać sobie na płaszczyźnie sportu, mogę dać sobie na płaszczyźnie podróży. Jakby można to przekierować, tak. A można relacje zostawić do zupełnie innych zadań. Takie są moje wnioski po tym wszystkim, co się wydarzyło. Tak, dokładnie. Ja w ogóle mam wrażenie, że my jesteśmy na takiej drodze nowego definiowania, czym są i jaką funkcję spełniają relacje. Tak. Bo przecież przez bardzo wiele pokoleń wstecz te relacje no, jakby też były poplątane. Tak, tak. Tam bardzo mocno chodziło o to, że mężczyzna miał właśnie utrzymywać rodzinę, że kobieta była zależna finansowo od tego mężczyzny. Tak. Nie było takiego przyzwolenia, żeby ona sama robiła różne rzeczy. Absolutnie. Bardzo piętnowane było, absolutnie, jak ona odchodziła właśnie, bo nie była szczęśliwa. I my teraz definiujemy na nowo, po co są te relacje partnerskie tak naprawdę. Mhm. I tutaj jest też cały kontekst różnych innych relacji, które mogą nam służyć do spełniania właśnie pewnych celów, pewnych naszych potrzeb. I wcale to nie musi być relacja partnerska. Oczywiście. Ja też bardzo mocno w tym też powrocie, w tym procesie powrotu do siebie, po raz kolejny tak naprawdę uświadomiłam sobie, że przecież wszystkie takie potrzeby bardzo czułego zaopiekowania się moim ciałem na przykład, masażu głowy, który ja tak uwielbiam, masażu całego ciała, takiego właśnie czułego, miękkiego, otulającego dotyku, wysłuchania o wszystkich moich emocjach. Tak, to też fajnie, jak się pojawia czasami w relacjach, ale ja to mogę spełniać zupełnie gdzie indziej i też czuć się z tym dobrze. Tak, tak. Bo ja mogę pójść do przyjaciółki, ja mogę pójść do masażystki, tak? Ja mogę pójść do spa i tam sobie zapewnić to wszystko. To nie musi być tylko na relacja kobieta-mężczyzna, partner-partnerka. Tak, tylko może bo to jest właśnie... Przepraszam? Ja uwielbiam przerywać, przepraszam. Prowadząca, bo tyle, jaki wstyd. Ja chciałam powiedzieć, bo też pojawił mi się przy okazji tych wątków obraz mojego spaceru dzisiejszego w parku. Ale chciałam dokończyć tę myśl, że to jest właśnie to pole, to jest ta przestrzeń niestety do tworzenia tej współzależności, że ja mam ciebie mężczyznę, ja mam ciebie kobietę i ty jesteś od spełniania wszystkich moich potrzeb, zachcianek i nie ma nic poza tym. Tak. A to jest nieprawda. I kiedy ja sobie dzisiaj spacerowałam w parku, jest święto zakochanych, tak? 14 lutego. Przepiękny słoneczny dzień tutaj w Karkonoszach. Śnieg po prostu iskrzył się tymi swoimi takimi diamentowymi iskierkami. Słońce, słuchajcie, karmiło przepiękną swoim światłem i energią. Ja byłam cała uchachana w tym parku. Chodziłam w ogóle taka zachwycona wszystkim, co się dzieje. Patrzyłam na te pary zakochanych i pierwszy raz w życiu, przyznaję wam się z ręką na sercu, czułam zachwyt i radość, że ja widzę zakochanych ludzi, którzy chodzą sobie na spacery i siedzą na tych parkowych ławkach. Bo ta świadomość, która
Tak, ta świadomość, która też do mnie przyszła w tym procesie powrotu do siebie, to było to, że ja miałam bardzo głęboko, bardzo bolesny, zakorzeniony program, że ja jako kobieta sama, bez partnera, jestem niepełna i takie uczucie, które mi się zawsze przejawiało przy tym, to było takie poczucie poniżenia i poniżenia chyba, tak, że ja zawsze, kiedy na przykład byłam sama, a dużo było takich okresów w moim życiu, bo ja miałam też tendencję do wchodzenia w relacje na odległość. Ja też miałam takie. Takie, które w ogóle w zasadzie nie istniały tak naprawdę, tylko gdzieś były na telefon, na Skype i gdzieś tam tkwiły sobie, nie? Gdzieś tam były tak naprawdę w tle. I często te święta zakochanych, dni kobiet, nie wiem, wesela, jakieś rodzinne imprezy, ja przeżywałam sama. I mi się wtedy włączało takie głębokie poczucie upokorzenia, że ja jestem tu sama bez partnera. To dzisiaj do mnie bardzo mocno wróciło, ale właśnie z takiego, ja już zobaczyłam to z takiej perspektywy, okej, to było tak głęboko. To było tak głęboko. Ja sama kobieta jestem tak naprawdę niewystarczająca i o moim sensie istnienia decyduje dopiero to, czy ja mam mężczyznę obok siebie, czy nie. Bo jeśli go nie ma, to jestem godna pożałowania. I w tym słońcu takim pięknym, tak sobie chodziłam po tym parku i obserwowałam te moje myśli z ogromną wdzięcznością, że to przyszło. Ja pierwszy raz w Dzień Zakochanych jestem sama i czuję się szczęśliwa z tym, że jestem, z tym, że ja właśnie mogę doświadczać tego uczucia zakochania tak naprawdę w całym życiu, w drobnych rzeczach, w sobie samej, w innych ludziach, takiego globalnego uczucia ukochania życia, ludzi, mężczyzn, kobiet, tego wszystkiego, co mi przydarza, ale tego wszystkiego by nie było, gdybym ja nie weszła w ten świadomy proces właśnie powrotu i przeżywania tych trudnych rzeczy, które bolały, ale też właśnie takiej pracy. I ja naprawdę Wam powiem, że to była dla mnie praca taka jak przekopywanie węgla w kopalni. Kiedy ja codziennie na przykład, czując się beznadziejnie i czując się w ogóle niezdolną do życia bez tego mężczyzny, który zniknął, od którego ja byłam tak naprawdę uzależniona emocjonalnie i to było toksyczne, bo ja też jestem zdania, że toksycznie nie jest ani mężczyzna, ani kobieta, natomiast to, co dzieje się między nami, już tak może być toksyczne. I kiedy ja z tej toksyczności wychodziłam, patrząc codziennie w lustro, i robiąc ćwiczenia też zadane mi przez terapeutów i mówiąc właśnie do siebie, jesteś ważna, widzę cię, jesteś widziana, jesteś niezależna od wszystkiego i to mnie bolało. Jakby bolało mnie, że ja te słowa musiałam mówić do siebie i konfrontować to z tym, że ja jestem sama. Ale dzień po dniu okazywało się, że ja coraz bardziej docieram do sedna tego, dlaczego ja nie mogę być ważna po prostu, bo jestem. Tak. Mimo tego, że jestem jakby na poziomie wiedzy, ja miałam to. Ale gdzieś na tym głębokim, nieświadomym poziomie w komórkach ciała, no nie, to był zupełnie inny komunikat. To jest niesamowite, ale to są dwie różne rzeczy. To, że my na poziomie umysłu jesteśmy sobie w stanie pewne rzeczy zracjonalizować, zrozumieć, ale poczuć, to czasem, tak jak powiedziałaś, jest wymagana jakaś jednak praca i przede wszystkim czas. Czas to jest coś tak magicznego i ja pamiętam, i tutaj się od razu Cię przeproszę, bo ja pamiętam naszą rozmowę z lipca, a ja byłam w takim stanie takiego, może nie walki, ale takiego po prostu, takiej mobilizacji, bo tu się rozstałam. Wtedy to było to była moja decyzja w lipcu i ja wtedy po prostu chciałam przez to przejść szybko, żeby po prostu, wiesz, posprzątać, przejść, pozamiatać i iść dalej. I ja pamiętam, że gdzieś w rozmowie napisałam do ciebie, że właśnie, że przez to można przejść szybko, a teraz bym tak nie powiedziała, bo wiem, że wszystko wymaga niesamowitego uhonorowania i każdy proces, każda emocja, to odklejanie się od tego drugiego człowieka, tego kochanego ciała, tego ciepła, które jednak daliśmy sobie w tej relacji, to wymaga
po prostu uszanowania. I ja pamiętam te momenty, których ciągle doświadczam, takiej tęsknoty za tym istnieniem, za tym człowiekiem, za tą rozmową, za tą kłótnią. Ja się śmieję, że my tam zawsze o naturę Boga się kłóciliśmy, za po prostu, wiesz, śniadaniem, które jedliśmy, obiadem, tym momentem, gdzie ja już słyszałam, że on wchodzi po schodach i ja już biegłam mu otworzyć drzwi. I jakby za tymi takimi ludzkimi, drobnymi rzeczami, na przykład za herbatą, którą mi przynosił rano zawsze, zanim wyszedł przed pracą, za tym pocałunkiem, który był o 7:15 regularnie, zanim on po prostu wyszedł do swoich spraw. I to jest takie ludzkie i takie normalne, że pomijając po prostu to, co było dobre, to, co było złe, coś, jak siebie nawzajem skrzywdziliśmy czy nie skrzywdziliśmy, to po prostu jest ta tęsknota za obecnością. I teraz mam ogromny szacunek dla czasu. On jest potrzebny, on działa na naszą korzyść, on nas leczy, on nas wspiera. I widzę, że każdy dzień, każdy oddech daje nową jakość i nowe wsparcie. I absolutnie z każdym dniem, z każdym oddechem, z każdą trudną chwilą jestem naprawdę tak blisko siebie, że coraz przyjemniej mi jest być mną. I to jest coś, czym naprawdę chciałabym się dzisiaj podzielić, bo i to nie ma znaczenia, czy wiesz, czy wyglądam dobrze, czy wyglądam źle, czy się dobrze czuję, czy się źle czuję. Po prostu ja odnajduję przyjemność z bycia mną. I właśnie to, co powiedziałaś, ten 14 luty, taki dzień, który jest taką zmorą w kalendarzu, przychodzi bach, ja jestem każdego 14 lutego sama. Nawet jak jestem w relacjach, to gdzieś one się potrafią wstrzelić pomiędzy. I ten 14 luty i to poczucie, że no tak, no znowu mnie nikt nie chce, znowu to poczucie, że taka wybrakowana jestem, a wręcz przeciwnie. Jestem z najwspanialszą kobietą pod słońcem w całym wszechświecie na ten moment. I myślę, że po prostu warto tak blisko siebie stanąć i powiedzieć: okej, wróciłaś, świetnie. No, tak. No to nawiązuje do tego, co powiedziałaś, że to bycie przy sobie, przecież dzień zakochanych to jest zakochanie w sobie, to jest zakochanie w tym, czym ja jestem na ten moment. Najpierw, zdecydowanie. Mi się przypomniał taki ciekawy obrazek, jak mówiłaś o tym słuchaniu tych kroków po schodach. Ja miałam też coś takiego, ponieważ z mojego okna w kuchni w Warszawie było widać drogę dojazdową do naszego bloku. Ja pamiętam, że często tak było i to są takie momenty, które mnie rozczulają teraz bardzo. Tak, to jest takie wspomnienie bardzo rozczulające dla mnie w tym momencie. Było coś takiego, nie? Jakby ta obserwacja, że ten mężczyzna już się zbliża, już wraca i to takie emocje budzące się, że tak, że znowu on będzie, że znowu będzie ta bliskość, że znowu będziemy razem. Takie też budowanie domu, prawda? No, mówmy się, że jednak mamy jakąś taką potrzebę zbudowania gniazda, zbudowania właśnie, wiesz, mężczyzna czyni przestrzeń, a kobieta ją swoją sztuką dekoruje i ona po prostu... Dla mnie to było piękne doświadczenie, bo ja też nie miałam wcześniej takiej możliwości. Miałam inne relacje, gdzie trochę ja byłam głową rodziny czasem, to ja wracałam z ciężkiego dnia pracy. A tu jednak miałam faceta, który wychodził, prawda, od do, przychodził i też ja widziałam, świadomie mogłam decydować, co buduję. I pamiętam, jak przychodziłam i mówiłam, jak ja się cieszę, że cię widzę, jak cieszę się, że wróciłeś. Popatrz, jak wysprzątałam dom, jak przygotowałam jedzenie dla nas. Jakby podkreślałam zawsze to dobre, chociaż były różne też momenty. I tak, żebyśmy dotknęły tego, czym są te świadome relacje, żebyśmy znowu wróciły do tego, że jeżeli my jesteśmy na przykład w świadomym przeżywaniu właśnie takich momentów, jak ty stoisz i patrzysz, że on wraca, to są momenty, które zostają z nami na zawsze. Później mówiłaś o czymś takim, nie wiem, czy się nagrało,
że właśnie nam się zdarza żałować, że się już nie powtórzy drugi raz coś tak dobrego. Tak, i to jest, tak, i to tak, jest tak. Bez sensu, bo lepsze idzie do nas, tylko pozwólmy sobie na to, że tego już nie będzie, to boli, to jest smutne, że tego, co było z tym człowiekiem, dokładnie w taki sposób nie będzie, ale będzie inne, w innej przestrzeni. My jesteśmy w innym miejscu, nasze poczucie własnej wartości jest inne, więc stworzy inną rzeczywistość, inny świat z innym człowiekiem. Tak, również dobre. Równie dobre, tak, tak. Bo to jest ten taki schemat, w który wchodzi umysł i mówi, o nie, to się kończy, już mi się nie zdarzy, ja chcę to zatrzymać, ja chcę to złapać. I my wchodzimy trochę w tą pułapkę. Nie wiem, czy częściej kobiety, czy mężczyźni, nie będę tutaj tego teraz oceniać, ale ja na pewno weszłam w tą pułapkę. Dlatego ja tak nie potrafiłam puścić tej relacji, nie? I miałam ten długi moment wyparcia, że to się skończyło już. I takiego zastoju jakiegoś w życiu. No bo nie szłam do przodu w ogóle, tak? Gdzieś zatrzymałam się w pewnym momencie. A później dopiero zaczęłam dopuszczać do siebie tę myśl, że przecież to już naprawdę jest koniec. I kiedy terapeutka mi pierwszy raz powiedziała, Karolina, bardzo dobrze, że to jest już koniec. Zaufaj mi, ty oczywiście jeszcze tego nie czujesz, ja zdaję sobie z tego sprawę, że dla ciebie to brzmi jak absurd, ale bardzo dobrze dla ciebie, że to jest już koniec, bo ta relacja była toksyczna. Ty to zobaczysz, ty już to czujesz, jakby ty wiesz to tak naprawdę, bo przecież z jakiegoś powodu się skończyła. Ale ty sobie przez kolejne tygodnie, miesiące uświadomisz to i ułożysz. I ja pamiętam, że ona powiedziała mi w ogóle taką bardzo mądrą rzecz, bo ja wyszłam na to spotkanie w ogóle z takim komunikatem, słuchaj Lesia, ja wiem, że ja źle zrobiłam dużo różnych rzeczy w tej relacji, ja chcę wiedzieć co. Ja chcę odkryć swoje schematy. Nie chcę go obwiniać, nie chcę tam mówić, że to wszystko on. Ja chcę odkryć swoje rzeczy, czym ja go zraniłam, w czym nie byłam wystarczająca, czym zawiniłam. I ona tak popatrzyła na mnie, obśmiała po prostu to wszystko i powiedziała, no tak, no, jakby tak parafrazuję teraz bardzo mocno, no tak, no po prostu typowa kobieta, która stara się za bardzo i uważa, że ona nie wszystko... Postarała. Tak. Tak, dokładnie. Tak. Gdybym się bardziej postarała, to ta relacja by wyszła. I od razu mi to odkręciła. I powiedziała, nie, Karolina, teraz jest ten etap, w którym ty właśnie potrzebujesz zobaczyć, co on ci zrobił, gdzie on cię skrzywdził, gdzie on nie stanął, ponieważ ja widzę, patrząc na ciebie, że ty masz mnóstwo wkurzu w sobie, bardzo dużo żalu, bardzo dużo niezgody. Przyjdzie ten etap, kiedy ty staniesz z takiej szerokiej perspektywy i zobaczysz te swoje schematy. Ale to jeszcze nie teraz jest. Super. Bardzo mądra terapeutka. Bardzo, wiesz co, bardzo ważne jest to, że dałaś sobie też wsparcie, bo ja na przykład tego wsparcia sobie nie dałam w postaci terapeuty, który by mi pomógł, bo mam siostrę, która jest bardzo dobrym, mądrym terapeutą rodzinnym, że tak powiem, bo to jest taka relacja, która po prostu potrafi mi pokazać i ona była przy mnie w każdym trudnym momencie była i teraz jak mówisz o tym, to ja też miałam takie mikro momenty, że po prostu się zatrzymywałam na tym, że a gdybym, nie wiem, o dziecku nie mówiła, a gdybym nie mówiła tam gdzieś pokątnie o ślubie, wiesz, po prostu... Jednak tak wchodzą takie wrzutki, ale na szczęście ja sobie szybko z nimi poradziłam i w ogóle w to nie wchodziłam. Natomiast jak powiedziałaś o tej tęsknocie, to ja powiem teraz coś takiego bardzo intymnego. Ja po prostu doświadczyłam tak zajebistego seksu z moim byłym, że jakby... Nie wiem, na czym to polegało, bo był bardzo specyficzny, ale to było takie połączenie, i taka męskość i czułość zarazem. Uważam, że bardzo takie dla mnie, że niewiele kobiet by na tym tak skorzystało jak ja, ale po prostu było to takie, wiesz, takie klik. I to jest coś, za czym teraz najbardziej tęsknię, bo mam świadomość, że... A, dobra, odwrócę to teraz, odwrócę co chciałam powiedzieć, bo chciałam powiedzieć, że mam świadomość, że się może to już nie powtórzyć. Bzdura, absolutnie bzdura. Mam świadomość, że
jestem, że ja kreuję moją rzeczywistość. Więc skoro mi się przytrafiło takie połączenie z mężczyzną, z którym miałam połączenie na płaszczyźnie fizycznej, a nie miałam na płaszczyźnie intelektualnej, takiej życiowej, duchowej, bo też się tam totalnie rozjeżdżaliśmy, to znaczy, że mogę zamanifestować relację, w której ja będę miała połączenie na wszystkich poziomach. I to jest coś, co mi bardzo pomaga i co mnie codziennie buduje. I czasem jak wątpię w istnienie tego faceta, a zdarza mi się, bo po prostu sobie myślę, rany, no mam tak wygórowane teraz wymagania, że to musi być naprawdę ktoś wyjątkowy, to wracam do tego momentu, gdzie ja patrzę na siebie i sobie mówię, okej, ale ty jesteś wyjątkowa, Natalia. Przecież wiesz doskonale, że jesteś totalnie niestandardową kobietą, która jest czasem taka, czasem lepiej wygląda, czasem gorzej, czasem jest bardziej inteligentna, czasem mniej, czasem jest dowcipna, czasem wcale. Jestem wszystkim, jestem pełnym spektrum. No i okej, i z racji tego, że jestem taka wielowymiarowa, no to po prostu przyjdzie facet, który to ogarnie, który się w tym odnajdzie, który to pokocha, który po prostu to będzie uwielbiał, że ja dzisiaj wstaję i jestem boginią seksu, a jutro wstaję i jestem po prostu największym dramatem, nie? Wiesz. To jest też ta cykliczność kobieca. Pamiętasz, że gdzieś na początku tam wyszło o tej cykliczności, gdzieś pojawił się ten temat, ale to jest też ta cykliczność kobieca. I ja też w tym procesie powrotu, jakby wracam do tematu tego naszego spotkania, tego powrotu do siebie, ponownie uświadomiłam sobie, jak ważne jest uszanowanie tej cykliczności kobiecej i przez samą kobietę, i przez mężczyznę. Tak. I teraz, kto potrafi uszanować cykliczność kobiety? No kobieta. Tego nie zrobi... kobieta, jakby sama ona w sobie, ale kiedy ona to zrobi, kiedy ona tak naprawdę w sobie dorośnie i dojrzeje do tego, że tak, ja jestem kobietą, ja jestem zmienna, ja nie jestem taka jak mężczyzna, ja nie jestem, uwaga, taka jak dziewczynka. Mhm. Dziewczynki nie mają jeszcze przecież tych hormonalnych zmian i tej całej cykliczności. Mhm. I ja też zauważyłam, że bardzo, bardzo mocno mi się tutaj pokazały różne miejsca, w których ja jeszcze tą dziewczynką byłam i wchodziłam w różne relacje, nie tylko partnerskie, ale też relacje z klientkami, też relacje koleżeńskie. Właśnie gdzieś tam z tego poziomu tej dziewczynki, która jakby szuka czegoś, jakiejś tam aprobaty, szuka jakiejś tam miłości, szuka właśnie tego bycia zobaczoną. Ale wewnętrzna dziewczynka tej swojej cykliczności nie ogarnia. Tak samo nie ogarnie mężczyzna, który jest tak naprawdę chłopcem w środku. On nie ogarnie cykliczności kobiecej, bo cykliczność kobieca to jest ta zmienność właśnie od do, bardzo, i to jest zupełnie naturalne. Ja zresztą robiłam też serię o cykliczności niedawno. Tak, tak. I tam sobie mówiłyśmy o tych wszystkich przemianach hormonalnych. Jak bardzo to jest naturalne dla nas. I jak bardzo i my kobiety wzajemnie dla siebie potrzebujemy to uszanować. I jak bardzo mężczyźni potrzebują zrozumieć, że kobieta przez 30 dni w miesiącu nie będzie taka sama. Ona właśnie raz będzie miała tą ogromną ochotę na seks, tak. A raz będzie miała ochotę tylko i wyłącznie, żeby być przytuloną, a jej całe ciało będzie mówiło, nie, nie, ja chcę być w sobie w tym momencie. A czasami będzie tak, nie dotykaj, nie zbliżaj się do mnie, bo ja w ogóle nie mam potrzeby tej jakby bliskości fizycznej w tym momencie. Co jest w tym ważne, no to taka komunikacja też tego, tak. Powiedzenia. Tak. Kocham cię, jesteś mi cały czas bliski, ale czuję, że potrzebuję być sama. Mężczyzna to zrozumie, mężczyzna zobaczy na kobietę i uszanuje to i powie, okej, rozumiem. Tak, i nie wejdzie w historię swojego umysłu, że o rany, coś ze mną jest nie tak, nie chce mnie. Jakby nawet jeżeli odpalą mu się jego zranienia, to po prostu zrozumie, że okej, to nie jest o mnie historia. Okej, ona potrzebuje teraz być sama. Czy są takie warsztaty dla mężczyzn? To by było genialne. Poprosimy, żeby jeśli są tu jacyś mężczyźni, to udostępnili. Ja ostatnio widziałam męskie kręgi. Jest taka inicjatywa, nawet udostępniałam u siebie na biologii totalna dla kobiet. Poczułam, te męskie kręgi. Poczułam, że o tym powinny mówić kobiety, że ja nie, może pom-
pomyśl o warsztatach dla mężczyzn, bo ja myślę, że wiesz, czasem w relacji trudno jest to wyjaśnić. Słuchaj, ten mój wybuch to nie na ciebie, tylko mam swoje dni, bo jest się za blisko, nie? Jak się jest w relacji, to jest się po prostu tak blisko sklejonym, że jednak ciężko jest czasem nabrać tego dystansu. A rzeczywiście tak pomyślałam sobie, że gdyby mężczyzna od innej kobiety, która jest autorytetem w świecie, prawda, pracy z cyklicznością, a ty jesteś, usłyszał, że to jest normalne, że ona dzisiaj tak, a jutro tak, a dzisiaj chce to, a jutro chce inaczej, to rzeczywiście łatwiej pewnie byłoby wielu chłopcom też dorosnąć, bo umówmy się, my jesteśmy w procesie takiego, może nie wiem, czy dojrzewania, ja to tak nazywam, ja widzę, że ja się staję kobietą, no, poprzez te wszystkie doświadczenia, przez które idę i jakby do tej kobiecości, do tej dojrzałości się stawiam. Różnie to wychodzi. To rozstanie też mi pokazało, że robiłam to raz lepiej, raz gorzej. Pojawiały się feedbacki od znajomych, którzy zamiast wesprzeć to dokopali, zamiast wyciągnąć rękę, to po prostu wkładali palec w te bojące nas miejsca, piękny kot. Ale jednak mimo wszystko, z tego wszystkiego, wiesz, byłam w stanie znaleźć jakiś taki spokój i takie poczucie, że okej, idę w dobrym kierunku. Co by się nie działo, to idę naprawdę w kierunku właściwym, bo moim własnym. Jaki piękny kot. To jest Rubin. Poznajcie Rubinę. Piękny kot. Dziwię się, że mojego nie ma, bo zawsze przychodzi. Karolina, będziemy pomału domykać to spotkanie. Czyli świadome relacje. To są świadome relacje przede wszystkim ze sobą, ale też wszystkie relacje. Z każdą bliską nam osobą. To też możemy tam to ziarno świadomości zasiać, bo w każdej tej relacji uczymy się siebie i uczymy się bycia w związkach. Więc to, że jesteśmy same, to nie znaczy, że nie możemy trenować. Prawda? Tak, 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 tak. I rzeczywiście i w różnych innych relacjach, ale też właśnie w tej relacji ze sobą samą. I jakkolwiek, tak jakbym miała podsumować, bo tak dużo wątków poruszyłyśmy, troszkę nam popłynęło to wszystko, no ale jesteśmy w kobiecych energiach, tak miało być. Kurwin tutaj już tak chodzi mi po komputerze. To też już pokazuje, że kończymy. Ale gdybym miała właśnie podsumować, ten proces powrotu do siebie, to jest też taka nauka i takie zobaczenie, że ja potrafię dać sobie to wszystko, czego oczekiwałam na przykład, że partner mi da. I tutaj teraz nie chodzi o to, żeby wchodzić na jakiś kosmicznie nieprawdopodobny poziom niezależności od wszystkiego i wszystkich. Bo jesteśmy tu na ziemi wzajemnie od siebie zależni, koniec, kropka. Tu na ziemi jesteśmy. Tam w kosmosie, po prostu w najwyższych poziomach duchowości my jesteśmy wszystkim. I jesteśmy absolutną taką uniwersalną całością. A tutaj jednak mamy to doświadczenie też współbycia, współdziałania, uczenia się tych siebie w tych relacjach. Tak. Ale tak naprawdę dla mnie przełomowy był ten moment, kiedy ja w tym powrocie do siebie nie tylko zobaczyłam siebie, nie tylko popatrzyłam na te wszystkie swoje schematy, ale powróciłam też do działania w kochaniu siebie. A to działanie w kochaniu siebie u mnie polegało na tym, że zaczęłam znowu robić masaż piersi, masaż głowy, dbać tak jak kiedyś, dawno temu jeszcze, zanim weszłam w tę relację, dbałam o swoje włosy, o swoje ciało, robiąc te wszystkie takie rytuały pielęgnacyjne, które dla mnie akurat, wydaje mi się, że dla wielu kobiet też, są takim momentem, kiedy jestem ze sobą tak blisko. Nie tylko w myślach, mówiąc sobie, jesteś ważna, jesteś piękna, jesteś wystarczająca, nie potrzebujesz zasługiwać już na nic, ale kiedy ja autentycznie byłam w tym kontakcie fizycznym ze sobą, z tymi miejscami, które bolały, dając im uwagę i mówiąc, ojejku, jak to jest miło dotykać samą siebie z miłością, z czułością, z otuleniem, tak? Czyli te wszystkie takie praktyki, które nam się wydaje, że ktoś inny musi nam dać.
Tak. Pewnie, że ja sobie nie zrobię masażu jakiegoś tam całego ciała takiego, w którym ja odpłynę zupełnie, ale po to poszłam też do masażystki. No właśnie. Natomiast w tej codziennej praktyce takiego bycia ze sobą czułego, tak, my się też uczymy tej relacji do siebie. I w tym my wyrażamy fizycznie, materialnie też to, że ja jestem tutaj, w tym ciele i to ciało szanuję i to ciało kocham, niezależnie od tego, co się dzieje i jak powiedział mi partner, jak powiedziała mi partnerka, przyjaciółka, brat, siostra, rodzic. Tak? Ja tak. Tutaj tulę siebie i jestem przy sobie i mam takie poczucie, że dla kobiet szczególnie jednak ten kontakt z sercem, ale też właśnie z tymi kobiecymi częściami swojego ciała, piersi, łono. Nie, dlatego ja tak bardzo wchodzę w te tematy. To jest to miejsce czułości dla siebie. I takiej akceptacji właśnie. Bo fizycznie to jest wyraz energii po prostu, kobiecej. Dokładnie. Tutaj, tak? Tak. Pięknie. To do czego zapraszasz? Do jakiej przestrzeni? Co będzie? Czy już masz jakieś warsztaty postawione? Czy jakiś cykl zaczynasz? Przestrzeń, do której nas zapraszasz swoją, to jeszcze nam tutaj skacz. Tak, zapraszam, żeby śledzić profil Totalna Biologia dla Kobiet, bo tam też na bieżąco ogłaszam, jakie będą działania. My za tydzień zaczynamy, jeszcze nie do końca wiemy, czy ten warsztat się odbędzie, bo jakby różne rzeczy odbędzie się. Ale mamy właśnie warsztaty tulący, karmiący weekend, tu w Karkonosze, gdzie ja teraz jestem. I to będą dokładnie takie warsztaty, gdzie my z tym swoim ciałem karmiąco, w taki miłosny, ukochujący sposób pięknie będziemy. I tam ja będę robić masaż piersi. Super. Znaczy będę robić... uczyć sobie. Będę uczyć masażu piersi. I będziemy robić olejki. Więc to jest jedna rzecz. Czyli kobiecy warsztat niesamowicie. Bardzo kobiecy. Tak? Bardzo kobiecy w kobiecym gronie. Tam będzie wiele kobiet prowadzących i rzeczywiście tak od stóp do głów te ciała nasze będziemy otulać. Super. Tylko od razu powiem, że zapisy są w zasadzie dzisiaj do końca dnia. Więc trzeba się spieszyć z tym. Natomiast w marcu, pod koniec marca, mamy warsztat takiego procesu z wewnętrznym dzieckiem. I on nosi tytuł Gwiezdne Dziecko się bawi. I to będzie taka totalna kreatywność, spontaniczność, zabawa. Super. Czyli jakby tu wracamy do podstaw. Tu wracamy do podstaw, nie? Żeby to małe dziecko znowu poznać i pozwolić mu się wyrazić, wybawić w jakikolwiek sposób ono chce. Też w Karkonoszach będzie tutaj ten warsztat. Ale wracając do kobiecych tematów, to będzie piąta edycja Ukochania Joni. Super. To jest ten mój taki flagowy warsztat i Ukochanie Joni zaczynamy w pierwszej połowie marca. W bardzo odświeżonej formie będzie ten warsztat. Ja też ogłoszę dokładną datę na Totalnej Biologii, ale już mogę powiedzieć, że podstawowa wersja tego warsztatu będzie w ekonomii daru. Ja o tej ekonomii daru trochę ostatnio pisałam na moim fanpage'u. I króciutko tylko powiem, że ekonomia daru polega na tym, że my nie dajemy stałej stawki za warsztat, tylko robimy ją w takiej uczciwej wymianie na tyle, na ile czujesz, że masz przestrzeń finansową, tak, a wiesz, że potrzebne jest ci to, tyle ty za ten warsztat dajesz. Super, bardzo piękne słowa tutaj teraz popłynęły w całości i podsumowanie tego, o czym rozmawiałyśmy i też do pięknych przestrzeni i pięknych cykli nas zapraszasz, więc ja Ci z całego serca, Karolino, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. 14 lutego w Walentynki, tak wyjątkowe i tak karmiące. Ukochałaś moje serducho i tę przestrzeń, którą tutaj dla Was tworzę, czyli Republikę Długich Spódnic. Od razu mówię, youtuberzy, proszę tutaj polajkować, dzwoneczek, subskrypcja, polajkować fanpage'a mojego Republika Długich Spódnic i Karoliny, jeżeli chcecie być na bieżąco. I Karolina, mam nadzieję, że nasz
następne nasze spotkanie będzie równie piękne, ale dotkniemy tam tematów, które będą chciały już niebawem się w naszym życiu zamanifestować, czego Tobie i sobie życzę. Dziękuję Ci bardzo. I dziękuję za piękne jak zawsze piękne spotkanie z Tobą w cudownej energii. Ja nie wiem, czy widać, mnie jest tak cieplutko, bo tak energia płynie, ja chyba mam wypieki na twarzy. A ja chciałam powiedzieć, że wręcz przeciwnie, słuchaj, po tym wywiadzie to będziesz miała po prostu tłumy wiadomości od mężczyzn, bo to można się w Tobie po prostu zakochać, że Wy to widzicie, faceci, kobiety też, nie? Po prostu... Afrodyta, no, bogini tutaj. Dziękuję Ci bardzo. Zapraszam oczywiście do kontaktu i tak, jeszcze tylko tak na samiutki koniec powiem, bo ja założyłam sobie, że będę pracować z kobietami, ale przyznam Wam szczerze, że ci mężczyźni coraz częściej się pojawiają w przestrzeni. Ja miałam ostatnio i telefony, i zapytania o warsztaty właśnie i o sesje indywidualne, ja więc idą zmiany, bardzo mocno zmiany. Dzisiaj po prostu mocno czuję przy Tobie właśnie mężczyzn, którzy potrzebują poprowadzenia też, tak po prostu cała mi się świecisz i tutaj widzę wokół Ciebie naprawdę właśnie, że się otwiera jakaś przestrzeń pracy, prowadzenia mężczyzn do zrozumienia kobiecości, więc no, tego też Ci życzę i mężczyznom, bo to jest piękne po prostu patrzeć na kobietę oczami kobiety, też tak zobaczyć to, prawda, bo inaczej facet będzie facetowi mu opowiadał, a inaczej opowie kobiety. Więc gorąco Was już tutaj z tej przestrzeni, do przestrzeni Karolin zapraszam. Świadome relacje, taki był temat tego spotkania, tego cyklu, a temat spotkania to był powrót do siebie. Dziękuję Ci, Karolino, i do zobaczenia. A Was, kochani, komentarze odpiszemy, obiecuję. Dzięki za Waszą obecność też. No, trzymajcie się, pa, pa.